Hej, ja jestem Zwirbą, a to jest 62. odcinek naszej gry Polską w Europe New Versailles 4 z Mandate of Heaven. Jest 21 maja 1799 roku. No i na świecie już dużo państw nie zostało. Zaraz będziemy... dobra, Jarmanka jest zdobyta, fajnie. Co prawda mamy już trochę overextension, powyżej 100%, ale ja mam to, mówiąc szczerze, bardzo gdzieś. Będziemy kolejne prowincje korować. Teraz tak, tutaj do Kamjdars macie iść, wy tutaj też zmierzacie. Korea będzie już ta sama jako jedna z ostatnich do zjedzenia. Tutaj teraz będę chciał wywołać wojnę Kamjdars, ponieważ jednocześnie to spowoduje, że tutaj będę w stanie wojny z Ryukyu i podbijemy Ryukyu. Francuscy separatyści gdzieś tam w Kanadzie. Wiecie, co z tym zrobić. Poproszę punkty. Poproszę nawracanie. Dobra. Czyli tak, jesteśmy my pierwszą potęgą, potem jest Hiszpania, potem jest Portugalia. No i na Portugalię będzie trzeba w takim razie zaraz przygotować nasze ząbki. Tutaj pytanie... A, dobra, wy macie się podzielić. Wy też się macie podzielić. Gdzie jest wasza stolica w ogóle? Madeira, czyli tutaj. Ja mam nadzieję, że wy nie macie zbyt dużo... Nie powinniście mieć chyba zbyt dużo fortów. A kto jest dla nas nielojalny? Szlachta. A, nic nie mogę ze szlachtą zrobić niestety. Ups. Ale możemy poprosić punkty administracyjne od was. A tutaj, dobra. A poprośmy sobie jakiegoś na przykład ministra. Na wszelki wypadek, żeby utrzymać wysokie wpływy kupców. Czemu kupieckie? Dobra. Mamy pierwsze wydarzenie z powodu nadmiaru overextension. Szczerze. Mam, jak powiedziałem, to... No, trochę w poważaniu. Dobra. Kamjdars, Kamczatka. Czyli tutaj, a wy tutaj. Dobra, desantować się tu na Ryukyu. Tak mówię, podstawowa zasada, nie klikamy w takie wydarzenia. Im dłużej, póki to wydarzenie tutaj wisi, to nie może nam się pojawić. Nie pojawi się nam kolejne takie. Dobra, Okinawa zdobyta. Wow. No, a gdzieś będziemy mieli sentyment separatystyczny. Na swój sposób może to i lepiej, bo dzięki temu w końcu podpiję sobie jeszcze bardziej ten absolutyzm do tego 120. Punkty administracyjne. Administracyjne czy dukaty? Dobra, to ja poproszę dukaty i zapłacę klerowi. Kamczatka, widzę, upadła w jednym momencie. Poproszę Ryukyu o gotówkę. Dzięki. ...113%. I 117%. Dobra. Teraz tutaj zawracać i wy też zawracać. Teraz pytanie, ile mamy państw? 8 cały czas. Jak zjem Koreę? No tak, jeszcze wiadomo, że będzie na pewno się musiała pojawić
będzie musiał się pojawić Jemen i Malediwy. Muszę też nie zapominać o Malediwach. No i Portugalia. Tutaj. Właśnie zobaczmy, jaką Portugalia ma armię. Pom, 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 Portugalia, Portugalia ma 23 tysiące gdzieś żołnierzy. Nie mam pojęcia gdzie. Nie wiem nawet jakim cudem macie te 23 tysiące, ale skoro macie, to macie. Dobra, to jest pytanie. No bo jest jeszcze jeden wariant, to jest taki, że będę musiał zjeść za jednym zamachem resztę Hiszpanii, co będzie możliwe, bo tutaj macie trochę prowincji, trochę tutaj. Tutaj jeszcze macie trochę prowincji. Chyba tak zrobię, bo wtedy, jak, jeśli dobrze pamiętam, jeśli anektuję Hiszpanię, to powinienem przejąć te wszystkie państwa kolonialne. W każdym razie tak mi się wydaje. Tutaj jeszcze jest państwo kościelne. Które też się będę musiał zająć prędzej czy później. Dobra, tutaj na razie się rozproszyć macie. Tutaj mam... Skoro wy tam się przemieszczacie taką chmarą, to znak, że ja też powinienem wzmocnić tutaj siły na południu. I wtedy będę miał co tutaj? 2, 3, 4. Was też przyniosę. Z wami mam rozjem do 801 Ayutthaya. Wyślę wam... Tak, jasne. Głupio byłoby, jakbym nie wysłał. Bo dzięki temu może w końcu uda wam się trochę ogarnąć. Dobra, Korea jest kolejna. Tylko tutaj no... Do marca muszę wytrzymać jeszcze. 801. Kolumbia to jest 808. Dobra. Czyli tak, teraz będzie plan taki. Korea, tutaj ta flota jest. W sumie jest. No i to trzeba płynąć w takim razie na Maderę. Kolejna prowincja nawracana. Czyli w tym momencie uderzymy na Portugalię, Koreę i Ayutthayę. David już nie trzeba będzie. Dobra, Tajlandia została wciągnięta. Inflacja, integracja. Ajutajscy separatyści gdzie? Tutaj. Postęp tych. Dobra. I kto jeszcze? Mogę jeszcze raz kogoś dziabnąć. 140 punktów. I mamy 120 absolutyzmu. Co oznacza, że mamy 78%. O. Teraz mamy tylko 11%. I gdzie teraz mi grozi wybuch powstania? Nie po... Serio? W Meksyku macie dalej problemy? Dobra, problemów już nie powinno być zaraz. Dobra, to skoro mamy takie niskie overextension, jak na nas, to trzeba wywołać wojnę Korei. Tutaj to powinna być masakra po prostu. Taka jednorazowa. Dobra. Forsowny marsz, tutaj forsowny.
Dobra, czy tu flota jest już przy Maderze? Tak, o, to jest chyba wasza cała armia, bardzo dobrze. A, bo chyba reszta waszych tych prowincji może być bezpośrednio okupowana przez tych buntowników wszystkich. Ja nie będę przeciwko temu oponował. Wszystko będzie musiało być moje. I teraz pytanie. Mam nadzieję, że to tylko będę musiał Maderę okupować. A reszta wpadnie sama w moje ręce. To, że tam na innych prowincjach będą. To bo nie oszukujmy się. Co? A, okej. Problem z głowy. Dobra, możemy wziąć w końcu tą technologię. 395 punktów, nie jest drogie. A, dobra, to wiecie, jak się to skończy. Chciałem po dobroci, ale nie, oczywiście. Przeblokujemy tą prowincję, to na pewno nam się uda. Tak. Chłe. Dobra. To się uda, tylko będę chciał tych pobić delikwentów. Wy zostańcie. Wejdziecie tutaj, a Jutaja jeszcze mamy rozejm przez miesiąc. Zmobilizowany fort, stołeczny. W takim razie tutaj uderzę. Dobra. Zero ludzi, bardzo fajnie. Dobra, aneksja Korei. Co, nie chcecie? Święta Helena ma fort, serio? Szczęście tylko szóstego poziomu. Czekajcie. O, jest fota. Płyniemy na Świętą Helenę. Trzeba było jak wcześniej się zająć na parę rundek Portugalczyków. Ale tutaj w miesiąc uporam się z tymi panami. Czekajcie. Czy ja widziałem, że portugalscy rebelianci? Dobra, wpływamy tutaj. Święta Helena, hop. Rachu ciachu i po krzyku. Serio? Czas na Ayutthaya do końca. Żegnamy. Zostało 8 państw na świecie, w tym Dajwiet.
Podaj wiet będzie zaraz jeszcze. Właśnie, jak mówiłem, ten to muszę w końcu dotrzymać słowa, czyli wrócić się po Malediwy. Popłyniemy po Malediwy. Jak tam w Hiszpanii? Serio? Chcecie powiedzieć, że wy jesteście tacy lojalni? 55. No. Louisiana 75. Columbia 808. Kanada 89. Dobra. Tak, ja tutaj będę musiał prawie na 100% zerwać rozejm z wami. Właśnie jak tam Toledo poradziliście sobie? Ależ ładnie sobie poradziliście. Mogę zacząć z wami dalej poprawiać relacje. Będę mógł zacząć z was zjadać za 7 lat. Tak samo w sumie Neapol muszę zacząć poprawiać relacje, bo będę chciał ich was zjeść już za niedługo też. No dobra. Tutaj w Aminie nie ma co. Flota. Płyniemy na Malediwy. Hurra. A, tutaj jest. A, dopiero płynę. I na Santa Helena. Wyłom, proszę pana. A, to jest jeszcze Goa. A, to stąd przywędrowaliście. Weseli chłopcy. Teraz tak, Neapol. Dobra, Neapol już uruchomię wam skutecz. I przede wszystkim wam zapłacę trochę gotówki, żebyście się mnie bardzo lubili ze mną. Coś, ileś tysięcy będę musiał wam zapłacić. Dobra, 3000 gotówki. Tym. Tutaj mam nadzieję, że nigdzie indziej nie macie fortów. Bo jak będziecie mieli forty, to... to tak się zdenerwuję. Tak czy jak płyniemy na Malediwy. Po Malediwach od razu popłyniemy też na Jemen, żeby było śmieszniej. O matko. Dobra, Malediwy. Czas na was. I desant na Malediwy. Dobra, minus 14%. Tutaj mamy trochę attrition, ale tutaj mi zależy na czasie, żeby po prostu jak najszybciej to zdobyć. Okupujemy Gołę, fajnie. Mamy 6 misjonarzy. Papież odpowiada tylko przed Bogiem. Zobaczmy jak tam z prowincjami. Tutaj mamy jeszcze tyle sunnickich prowincji do nawrócenia. A tutaj mamy ładnie wszystko katolickie, tutaj jeszcze trochę prowincji do nawrócenia, więc a, tak nie najgorzej. Nie najgorzej. Dobra, Malediwy są ukończone. Bierzemy. Bierzemy flotę i płyniemy do Jemenu. Tutaj jest port, tak od tej strony. Żebyśmy od razu mogli... Tutaj jest fort, tutaj jest fort. Musiał się obudować skubany. Ach.
Hiszpanin. No, Portugalio. Ja wierzę w ciebie. Dobra, tutaj na razie nic. Tutaj jesteśmy już gotowi za to. Jemen. Dobra. Lądujemy. Kanada ma 10 w sumie developmentu, czyli Kanada jest lepsza na swój sposób, jak wydaje się. Dobra, Sukutra zdobyta. Tysiące sztuk złota, nie najgorzej. Korujemy całe 14 developmentu. Jemen tak wysoko. Prowincje chcą więcej autonomii. A proszę was bardzo. Święta Helena. Tak, mogę w końcu zjeść. Dobra, nie. Prowincje, które nie mogę korować, to są i tak kolonie poza Azorami. To do Azorów będę się musiał cofnąć. A najważniejsze, że mam ten. Teraz zostało pewnie w następnym miesiącu się zaktualizuje, bo w tym momencie pokazuje, że jest Portugalia. Portugalia już nie istnieje. Proszę Japanów. Tutaj na Azory. O nie, separatyści. Tego mi było trzeba. No to zostało już 7 państw niezależnych na świecie. Kolumbia, Kanada, Dajwiet, Liège. Popol State, te dwa będę chciał zjeść na samym końcu. Kolumbię, zaraz będziemy mogli pewnie skonsumować. Nie, kłamię. Najwcześniej będziemy w stanie skonsumować. Dobra, czy wy macie jakąś wojnę? Nie macie. Tym. Dobra, chyba przyszedł ten czas, że trzeba w końcu. Podjąć te kroki w celu. Dobra, tutaj flota płynie. No będziemy musieli no po prostu już wywołać, zerwać na rozejm z Hiszpanią. W przeciwnym razie będziemy po prostu czekać i czekać niepotrzebnie. Ale zanim to zrobimy, skutecz też na Toledo. Czy macie? Nie macie. Neapol. Okej, Influence Station, fajnie. Anektujemy 6. Dobra. Zgadza się. Was mogę najwcześniej za 6 lat. No i to będzie już projekt. Tak, no to. Okej, to zjem was. Tutaj zjem was. Dobra, państwo. A, no tak, tutaj już nie ma innej opcji. Żeby głosował na kogoś innego. Szkoda mi tej stabilności, ale z drugiej strony, co ja tam się martwię. Możemy jeszcze poczekać ewentualnie. Ale nie, no to mi nic nie da, to że poczekam. Dobra, zobaczmy tylko sobie, jaka jest armia hiszpańska. Hiszpanie mają 157 tysięcy żołnierzy. To jest szacunek. Podbijemy sobie raz stabilność własnoręcznie i dwa razy za pomocą many. Dobra.
tutaj płyniemy. Najpierw tych tutaj separatystów będę musiał pokonać. Tutaj są separatyści też. Gdzie się przenosicie? Gdzie chcecie się przenieść? Do Blambangan? Gdzie? Ech, nieważne. No, ci chłopi tam sobie mogą być. Okej, to teraz tak. To wy idziecie do tego fortu. Wy idziecie do tego fortu. Wy idziecie zaś bić tutaj. Fazowat. Muszę sobie pozaznaczać wszystko, co będę chciał. Hop, 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 hop. I hop. Potem tutaj hop. Tutaj jeszcze nie ten. Nie jest. Tutaj do zajęcia. Tutaj do zajęcia. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Gdzieś to jeszcze będą musiał, tak, tutaj jest. To jeszcze nie jest pełna aneksja. A tu są jeszcze wyspy. Okej. Pewnie coś przeoczyłem takiego bardzo oczywistego. Nie, no tutaj jest wszystko. Gdzieś przegapiłem jakąś waszą. To ja tu mam ziemię? Ha. Dobrze wiedzieć. Nie, no serio, no. Nie widzę. Dobra, będziemy się zajmować ewentualnie tym później. Na razie najważniejsze to jest wiadomo. Okej, okay, Ile de Bourbon. Załatwione. Potem przeskoczymy sobie tutaj na tą wysepkę. Dobra, bitwa o Ifni. Czy gdzieś coś naprawdę przegapiłem? Tutaj się wydaje, że nic. No nic, w najgorszym razie pewnie będę... W najgorszym razie no będę po prostu musiał jeszcze raz zerwać rozejm. Dobra, tutaj będę, jak dobrze pójdzie, zrobię wam stack wipe. Jest i stack wipe w Karabara. Dobra, do wyłomu. Skończył się rozejm z David i to jest to, czego chciałem. Lecimy sobie tutaj tą armią do David.
Tetwa zdobyta. To teraz tak, stanie nam tutaj wyłom, prosić o wyłom, proszę o wyłom. No patrzcie, papież chce podskakiwać. A i nawracać oczywiście. Dobra, daj wiet. Zaraz nam zniknie. Dobra, kaobank zdobyty. Tutaj do Lim Chau, Kaobang, Ile de Bourbon, a właśnie, skoro mowa o Ile de Bourbon, powinienem przede wszystkim pójść odzyskać te prowincje i potem popłynąć jeszcze na tamte dalsze. Proszę, proszę, ktoś tu nam próbuje mnie odciąć od tyłu, no, ale przykro mi. Stack Wipe, tutaj do Highveld pójdę sobie. Dobra, bitwa pod Mauritusem. Zwycięstwo. To teraz tu gdzieś. Dobra. I nawracać cały czas. Czy mogę coś dalej korować? Nie, niestety nie. Właśnie, czy ktoś inny jest teraz obrońcą wiary? Nie, dalej jestem. Ok. Tutaj Highveld. A, to skoro wy tutaj. To teraz tutaj do Agadiru. Sus i tak dalej. Jaka jest wasza armia? 223 tysiące. No nieźle, Hiszpania się sobie jeszcze radzi, powiedzmy. Dobra, Commonwealth okupuje kolejne prowincje zgodnie z planem. Tutaj do Haha, wy do Sus, wy to Oranu, wy do Dukali. Ale lepszy handel niech będzie. Dobra, weźmy sobie technologię handlową i technologię administracyjną, tak dalej. Żartu, bo dlaczego by nie? A, poczekaj, nie. Dobra, tutaj na Azorach macie wysiąść. Tymczasem wy. Dobra, płyniecie dopiero. Tutaj macie tę prowincję odzyskać. Sosa niech w końcu upadnie. Jeszcze nie upadła. Co za pech. Dobra, Sumba jest przynajmniej zdobyta.
Okej, czyli teoretycznie wszystkie forty są w naszych rękach. Czyli w sensie nie ma na żadnych wyspach, nie trzeba będzie skakać, latać, oblegać fortu, przynajmniej tyle dobrego. Dobra, Xhosa jest zdobyta. Dobra, tych chłopów tutaj przegonię. Wezmę sobie flotę, zaparkuję. Nic nie mam do korowania. To tędy. Wy dochod. Wy tutaj to załatwiłeś, więc tu się podziel na dwa. Toledo jeszcze nie mogę, niestety. Kurczę, no cały czas mam dziwne wrażenie, że po prostu jakiejś jednej głupiej prowincji zapomniałem. A nie, no to jest Floryda, Floryda, hiszpański Quebec, to wszystko. No nic, to na pewno potem sobie zaczniemy jeszcze zjadać. Czekajcie, serio? Tutaj... Gdzie mam te 80, dobra. Lecieć mi tutaj do Pacific, tutaj do Simichana. Czyli na ten moment zostało 6 wolnych państw. Ceram, dobra, tutaj mam was z głowy, teraz tutaj korować. Czy ja mam gdzieś jeszcze jakieś prowincje? Chyba nie. A tutaj są jeszcze ci separatyści. No i sam to już nie poradzę. Tak, zaraz będę jeszcze mógł kolejną rundkę zrobić Kolumbii i Kanadzie. Tędy poszliście? No, skoro chcecie. Abym zdążył. Ach, nie zdążyłem. Dobra, to mam was z głowy, to teraz szybko do Cape. Najmądrzejszy mój krok w życiu. A więc wy macie co 31 technologię wojskową. Co 31 technologia wojskowa oznacza lepsze ostrze piechoty i lepszy szok kawalerii i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to w takim razie zaraz. Dobra, to się na razie sobie tutaj cofnę. Będę udawał, że nigdy, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Że jestem stack wipowany. Tutaj ważne jest tylko... O, Cape, dobra. Cape. Dobra. Tu nie mam dowódcy. To jest niepokojące. Więc weźmiemy sobie pana Chlebowicza. Tutaj pójdziemy, przechwycimy was w Highveld.
Ważne jest, że zwycięstwo. Dobra, tutaj powinienem was bez problemu pokonać. Dobra, okej. Dobra, te wszystkie prowincje mi tu pozajmować. Hop, hop, hop. No i dobra. Chcecie mi oddać te ziemię? Tylko dlaczego? Kurczę. Okej, okay, tutaj, tutaj. Dobra, zabiorę sobie te prowincje. Czego mi brakuje? No jeszcze... Rozkora trochę. No i zobaczymy, jeśli za chwilkę dalej będą twierdzić, że mi będzie, w sensie, jeśli po tej wojnie przekażę, że dalej będą w sumie niepotrzebnie zrobiłem, dobra. Tak czy jak tutaj będę chciał papieskiego legata. A, tutaj jeszcze nie zajęłem wam prowincji. To by tłumaczyło to co nieco. Hiszpański Quebec wszedł... Czy wy wywołaliście właśnie wojnę swojemu... Że tak powiem, byłemu panu? Nie. Dobra, 113. Okej, okay, dobra, biorę to wszystko. To jest pytanie Hiszpa... 3 developmentu? Serio? No. Coś mi się wydaje, że w takim razie czas na kolejną szybką wojnę z wami. Pum, pum, pum. Muszę poczekać miesiąc. Jak dobrze pójdzie, to wtedy wszystkie, jak, tak mi się wydaje, powinny wszystkie państwa kolonialne wejść pod moją rękę. W przeciwnym razie będziemy mieli jeszcze trochę czasu nam zajmie po prostu pokonanie państw kolonialnych. Czekaj, gdzieś tu miałem flotę. Gdzie to była flota jest? Dobra, płyniemy. No nic. Trzy prowincje, dobra, czołg z wami. No i znowu wołajmy wam wojnę. Fajnie. Gdzie jest moja flota? Tu płynie, dobra. Hiszpania nie ma armii. Commonwealth Canada zdobywa ten. Mam was. Mówiąc szczerze, głęboko gdzieś. Kolumbia mi została jeszcze. Mamy też trochę wysoki ten. O, Aspiration of Liberty. Hu, hu, hu. Cudowny minister. Poproszę stabilność.
szybko. Tuvalu. Desantuj się. Weźmy jeszcze technologię wojskową. To powinno pójść bardzo szybko. Dobra, rozejm z Kolumbią nam się też zakończył, więc zaraz będziemy zajmować się Kolumbią. Mam nadzieję, że wy nie będziecie za to nagle nie... Dobra, mam nadzieję, że w takim razie szybko zdobędziemy te odpowiednie punkty. Kardynał minister, nie? 10%. Dobra, dokonaliśmy integracji na polu, fajnie. Podbiliśmy Istrię w końcu. Czy Hiszpania ma gdzieś armię? Nie, nie ma. Dobra, ustawiamy sobie szybki, forsowny marsz, żeby zdążyć tutaj. Dobra, cud życia. Bierzemy... Dobra, tańsze utrzymanie, powiedzmy. Czy mogę coś korować? Nie, nie mogę. No jak mówię, wydaje mi się, że przy aneksji powinienem zdobyć TTT, państwo kolonialne. Jak nie, no to najwyżej będę znowu robił kolejną rundkę po tych państwach. Kurczę, tylko dlaczego wy aż tak bardzo nie chcecie teraz... Przekontroluję wasz ten. Kontroluję waszą stolicę. Dobra, kozacka agresja, cokolwiek. W międzyczasie... Tak, państwo kościelne musi przestać istnieć. Wyłom, poproszę. Ja muszę obserwować. Strasznie wolno będzie chyba piść to. Co? Tutaj nie. No dobra. Dobra, pokonani. To jest najważniejsze. Dobra,
tutaj kolejne. Dobra, jak będziemy w miarę zajmować forty, to powinno już pójść coraz szybciej. Właśnie swoją drogą aneksja. Wiecie, że chcecie. Kolumbia, Kanada. Dobra, tutaj mam. A, możemy z wami poczekać w sumie z Kolumbią i Kanadą. Naprawdę troszeczkę. No, trochę potrwa ta wojna w takim razie. Dobra, to ja się pożegnam i w następnym odcinku już będzie to już na pewno ostatni, więc ja się, jak powiedziałem, pożegnam. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia z razem. Hej!